Lotniskowa rutyna. Odprawa, kontrola, wejście na pokład i wreszcie możecie zająć miejsce w kabinie. Potężne silniki rozpędzają maszynę. Widok za oknem przesuwa się coraz szybciej. Nagle sceneria obraca się o kilkadziesiąt stopni i czujecie kamień w żołądku. Dlaczego właściwie samoloty startują pod tak dużym kątem? Można pomyśleć, że wielki metalowy ptak bierze rozbieg, po czym bez ostrzeżenia wyskakuje w powietrze, jak koszykarz robiący wsad do kosza. Wszystko sprowadza się do praw fizyki i specyficznego kształtu skrzydeł. Powierzchnia płata skrzydłowego jest od spodu płaska, a z wierzchu zaokrąglona, specjalnie po to, aby wytworzyć różnicę ciśnień. Mniejsze ciśnienie na górze, większe na dole. W ten sposób cząsteczki powietrza wypychają skrzydła do góry. Póki co wszystko jasne, ale prawa fizyki nie odpowiadają na pytanie, dlaczego pilot tak gwałtownie ciągnie wolant przy starcie. Kapitan powinien zawsze brać pod uwagę długość oraz lokalizację pasa startowego. Sądzicie, że doświadczyliście stromych startów? Odwiedźcie port lotniczy Princess Juliana na wyspie St. Martin. Albo jeszcze lepiej, wybierzcie się na plażę Maho. Wasz urlop na Karaibach może wówczas wyglądać tak. Relaksujecie się na cudownym białym piasku, sącząc lemoniadę. Zamykacie oczy z satysfakcją, nabieracie w płuca morskiego powietrza i... rozlega się potworny huk. Przerażeni otwieracie oczy. Tuż nad waszymi głowami przelatuje odrzutowiec, tak blisko, że niemal moglibyście go dotknąć. Fala powietrza jest tak silna, że rozwiewa wasze rzeczy i przewraca wam napój na kolana. Okazuje się, że pas startowy na pobliskim lotnisku znajduje się zaledwie 90 metrów od plaży. Minutka spacerem. Wyobraźcie sobie startujący stamtąd samolot. To z pewnością może zrujnować relaks nad wodą. Podobnie sprawy wyglądają na lotnisku Juancho E. Irasquin, na położonej niedaleko wyspie Saba. Na tej należącej do Holandii karaibskiej wysepce powierzchnia także jest mocno ograniczona. Lokalny pas startowy wciśnięty pomiędzy pasmo górskie i urwisko jest uważany za najkrótszy na świecie. Ma ledwo 1/7 przeciętnej długości. Manewry startu i lądowania na takim pasie są niezwykle wymagające. Jedna pomyłka i samolot może wpaść do oceanu. Ale to jeszcze nic. Na niedziałającym już lotnisku Mariscal Sucre, położonym w Quito, drogi startowe znajdowały się pomiędzy aktywnymi wulkanami. Wyobraźcie sobie, wyglądacie przez okno i widzicie potoki lawy po obu stronach samolotu. Nie no, takie rzeczy tylko w filmach. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Niemniej, lądowanie na tym ekwadorskim lotnisku sprawiało nie lada kłopoty nawet doświadczonym pilotom, a startować musieli wyjątkowo stromo ze względu na otaczające góry. Dodatkowo, ponieważ powietrze na tej wysokości jest bardzo rozrzedzone, nawet maksymalne ściąganie wolantu nie gwarantowało osiągnięcia na czas odpowiedniego pułapu. Jednak samoloty pasażerskie co do zasady startują stromo nawet na standardowych lotniskach z wystarczająco długimi pasami. Siedzicie, albo raczej leżycie wciśnięci w fotel, w zatkanych uszach dźwięczy i z całych sił próbujecie nie zwrócić śniadania. Ale z punktu widzenia pilota wygląda to zupełnie inaczej. Cofnijmy się odrobinę w czasie. Piloci dostają zgodę na start z wieży kontroli. Nie ma co zwlekać, w kolejce czekają inne samoloty, a ilość pasów jest ograniczona. Droga startowa może wydawać się długa, ale pomyślcie tylko, mówimy tutaj o uniesieniu w powietrze maszyny ważącej tyle co pół domu, wykorzystując do tego prawa fizyki. A przy okazji, dobrze by było nie zahaczyć o pobliskie budynki, drzewa, tudzież inne elementy otoczenia. Rozumiecie już chyba teraz, że piloci nie startują pod tak dużym kątem, aby przestraszyć pasażerów, ale ponieważ jest to po prostu niezbędne. Skoro tak, to przynajmniej lądowanie powinno być równie szybkie, prawda? Dlaczego pilot informuje o lądowaniu jakieś 20 minut przed faktycznym podejściem do manewru? Wydaje się, że lądując szybko i stromo można by zaoszczędzić czas i paliwo. Cóż, nie zupełnie. Startujący samolot walczy z grawitacją, natomiast lądowanie odbywa się w zgodzie z tą naturalną siłą. Zadaniem pilota jest płynnie sprowadzić maszynę tak, aby nie uderzyła zbyt mocno w podłoże. Odpowiednio spowalniając samolot, jeszcze zanim dotknie ziemi, pilot unika ostrego hamowania, a tym samym ryzyka pęknięcia opony albo pożaru. Spójrzcie na to w ten sposób. Gdy podjeżdżacie do skrzyżowania, nie wciskacie hamulca w ostatniej chwili. Widzicie z daleka żółte światło, zdejmujecie stopę z gazu, jedziecie coraz wolniej, po czym powoli i delikatnie wciskacie hamulec. Przynajmniej mnie tak uczyli. Wy też powinniście tak robić. W
przeciwnym razie zatrzyma was nie czerwone światło, a policyjny radiowóz. Z prowadzeniem samolotu jest podobnie, tyle że poziom trudności znacznie wyższy, więc szacunek i brawa dla wszystkich pilotów. No dobra, starczy. Jeżeli źle znosicie manewr startu oraz jesteście super bogaci, możecie przerzucić się na helikopter. Tu nie grozi wam żadne przeciążenia ani nagłe przechyły. Zamiast tego unosicie się łagodnie coraz wyżej i spoglądacie z wyższością na pieszy plebs. Drobnym problemem może się okazać lęk wysokości, no i łopaty wirnika są niestety ogłuszająco głośne. Zarówno samoloty, jak i helikoptery potrzebują siły nośnej, aby się poruszać. Jednak śmigłowiec generuje ją odrobinę inaczej. Dlatego zresztą heliporty zajmują dużo mniejszą powierzchnię niż lotniska. Włączając silnik, pilot helikoptera wprawia w ruch wirnik, na którym zamontowane są łopaty. Przyjrzyjmy się tym łopatom nieco bliżej, ale ostrożnie, nie za blisko. Zwróćcie uwagę, że podobnie jak skrzydła samolotu, są one lekko zaokrąglone na wierzchu i płaskie od spodu. Ruch łopat sprawia, że ciśnienie nad nimi maleje, a pod nimi wzrasta. W efekcie powstaje siła nośna, która unosi maszynę. Ale gdyby helikopter posiadał tylko wirnik, obracałby się wokół własnej osi. Zapobiega temu śmigło ogonowe, którego łopaty popychają ogon w przeciwnym kierunku do ruchu kadłuba. Brzmi skomplikowanie. Brawa tym razem dla inżynierów lotnictwa, którzy opracowali ten sprytny mechanizm. Swoją drogą ciekawe, jak latałoby się helikopterem wykonanym według projektu Leonarda DiCaprio. Znaczy Leonarda da Vinci. Potrzeba by było solidnego wysiłku 4 osób, aby wprawić wirnik w ruch i utrzymać renesansową machinę w powietrzu. Popatrzcie tylko, jak daleko człowiek zaszedł od tego czasu. Stworzyliśmy na przykład imponujące rakiety, które po wystrzeleniu zostawiają za sobą ognisty ogon. Ale zaraz, skoro taka rakieta ma dotrzeć w kosmos, powinna lecieć pionowo do góry, prawda? A przecież wyraźnie widać, że płomienny ślad jest wygięty niczym tęcza, jak gdyby rakieta była wycelowana w inną część planety. O dziwo, zakrzywioną trajektorię wprowadza się właśnie po to, aby uniknąć uderzenia w Ziemię. Lecącej cały czas pionowo do góry rakiecie zabrakłoby paliwa na osiągnięcie orbity. Pamiętacie, jak wspominałem, że powietrze składa się z cząsteczek? Tak jak człowiek naciska na coś dłonią, tak i molekuły powietrza oddziałują na poruszające się w atmosferze obiekty. Można by rzec, że rakieta musi przebić się przez powietrze, a przecież grawitacja też robi swoje. Dlatego właśnie wkrótce po starcie rakieta pochyla się na bok, aby na dziobie nie nagromadziła się zbyt duża masa powietrza. Wygląda na to, że gładko przeszliśmy od samolotów do rakiet. A przy okazji może was zaciekawić fakt, że w przeszłości dwa zmodyfikowane Boeingi 747 były wykorzystywane przez NASA do przenoszenia wahadłowców. Jeśli wyobrażacie sobie Boeingi łapiące w powietrzu wracający z misji prom, muszę was rozczarować. Służyły po prostu do przewozu wahadłowców, które już wylądowały z powrotem do bazy. Choć zakończyły już karierę. Emeryturka. Jeden z tych samolotów można nadal podziwiać w Centrum Lotów Kosmicznych w Houston wraz z repliką słynnego promu Independence. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też mnóstwo innych ciekawych filmików. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.